Przyjaciele, powiem wam dzisiaj taką krótką rzecz. Myślę, że fajną. Na pewno dobrą. Praktyczną do zastosowania. Kryzys. W kryzysie widzimy, czy jesteśmy prawdziwie wolni. Rozumiecie? W kryzysie. Ja dzisiaj twarzą w twarz mogę stanąć z moimi koleżankami, które sypiały z Arturem, tak? I ciśnienie nie wskoczy. Wiecie, kryzys pokazuje, czy naprawdę jesteśmy wolnymi ludźmi. To jest takie bardzo, bardzo ważne, że w kryzysie też sprawdzamy, tak? Czy dana rana została uleczona. W kryzysie. Kryzys pokazuje nam taką rzecz. Powiem wam dzisiaj o takiej zasadzie, którą wszyscy wiemy. Wiemy, że wszyscy dobrze by było, żebyśmy przebywali z Bogiem. Duch Święty, namaszczenie, pierwsza klasa. To krótkie poselstwo nazwałam dzisiaj Wejdź na swoją górę przemienienia. Posłuchajcie. Kościół to nadnaturalny twór. Bez poddawania się Duchowi Świętemu jesteśmy tylko uświęconym klubem, który prowadzi jakieś interesy. Wiecie, niestety, ale tak to działa. Bez Ducha Świętego, któremu się poddajemy, jesteśmy uświęconym klubem, który prowadzi własny interes. Na przykład makabernik. Wiecie, i tu nie tak ma być między nami. Nie tak ma być między nami. Chrześcijanin to nadnaturalna osoba. To osoba, w której mieszka Duch Święty i ten Duch Święty chce do nas mówić. On chce się z nami spotykać. To nie może być jedyne spotkanie, które miało miejsce przy Nowym Narodzeniu. Ktoś ci głosił Ewangelię, narodziłeś się na nowo i od tamtej pory zakończyła się twoja osobista przygoda z Bogiem. Jednocześnie korzystasz tylko z niedzielnych nabożeństw i lecisz na niedzielnych nabożeństwach i środowych modlitwach. Coś ci powiem. Jeśli nie będziesz właściwie podłączony i miał relacji z Duchem Świętym, to co będziesz słyszał na niedzielnych nabożeństwach i to co będzie na środowych modlitwach, będzie z ciebie wypadało. Będzie wypadało z ciebie. Będzie przez ciebie przelatywało, jak to Beatka kiedyś powiedziała, jak przez gruszek. Tak to działa. Bez relacji z Bogiem rzeczy, które się dzieją, jakkolwiek one mogą być namaszczone. Mamy namaszczone spotkania, jest namaszczone słowo, super nauczanie i tak dalej. Ale bez codziennego przeżywania tych rzeczy, bez napierania na Boga, te rzeczy będą wypadały. One będą po prostu wypadały. Chciałabym, żebyśmy otworzyli sobie drugą Mojżeszową 24:12 i 25:1-9. Druga księga Mojżeszowa. Druga księga. Przeczytam wam taką rzecz, bo chcę wam powiedzieć o pewnej ważnej rzeczy, że wtedy, kiedy spotykamy się z Bogiem, Bóg daje nam wzór. Mojżesz, kiedy wszedł na górę, dostał wzór zbudowania przybytku. Dostał wzór zbudowania świątyni. I tak samo jest z nami. Wtedy, kiedy my spotykamy się z Bogiem, kiedy my napieramy na Boga, kiedy my poświęcamy Jego czas, kiedy my tak naprawdę odsuwamy od siebie świat, krzątaninę dnia codziennego i postanawiamy, że będziemy się spotykać z naszym Bogiem, nie ma takiej opcji, że nie słyszymy wzoru do naszego życia. Nie ma takiej opcji. Mojżesz usłyszał doskonały wzór zbudowania świątyni. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem tego, żeby czytać, jak tam została zbudowana świątynia i tak dalej, ale to jest analogia do tego, że Bóg daje strategiczny plan do naszego życia. Druga księga Mojżeszowa 24:12.
I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. A do starszych rzekł, czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Oto Aaron i Hur są z wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zawróci do nich. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył ją i zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni. Masz obietnicę, że kiedy wejdziesz na swoją górę, kiedy oddzielisz się od tego, co się nazywa dzisiaj, masz obietnicę, że będziesz spotykał się z Bogiem, że będziesz słyszał Jego głos, że On będzie ci dawał strategiczny plan do twojego życia. 7 dnia zawołał do Mojżesza z obłoku, a chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trafiący na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę, a był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. Nie możemy też Bogu stawiać warunków. Boże, ile mam Cię jeszcze słuchać? Kiedy do mnie powiesz? Wiecie, że tak naprawdę jesteśmy w stanie usłyszeć Boga, kiedy się wyciszamy. Kiedy się wyciszamy na to, co nazywa się dzisiaj. Kiedy odsuwamy od siebie pewnego rodzaju krzątaninę, tak? Jesteśmy w stanie usłyszeć, co Bóg mówi do nas. I dalej 25:1-9. I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny od każdego człowieka, którego pobudzi serce i jego. Zbierzcie dla mnie dar ofiarny, a taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie. Złoto, srebro i miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn, dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść. Same dobre rzeczy. Bogu się nie przynosi kulawych rzeczy. Bogu poświęca się bardzo dobry czas. Bogu poświęca się dobry czas. Ja nie mówię, że zawsze tak ma być, ponieważ każdy z nas pełni w swoim życiu różne rzeczy. Zawodowo się zajmujecie też różnymi rzeczami. Ale wtedy, kiedy możesz dać Bogu dobry czas, a go nie dajesz, to jest grzech. Bogu należy się dobry czas. Wiecie, że chcemy od Niego słyszeć dobre rzeczy. Chcemy słyszeć od Niego strategiczny plan do naszego życia. Chcemy nie chodzić jak po umacku. Rozumiecie? A więc nie możemy przynosić Jemu kulawych rzeczy, kulawego czasu. Wiecie? Spośród krzątaniny codziennej należy wybrać najlepszy czas dla Boga. Oliwę do świecznika w wonności do olejku, do namaszczenia i do wonnego kadzidła. Kamienie oneksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na piersika. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wyglądacie. Dalej jest opisany cały wzór, który Bóg daje Mojżeszowi, jak ma wyglądać przybytek. Na którejś z modlitw trzymałam tutaj ten pal i modliłam się, aby ten dom był domem modlitwy. Aby ten dom był domem modlitwy. Musisz wchodzić na swoją górę przemienienia. Wiecie, że to był strategiczny moment dla nich. Mojżesz dostaje wzór, jak ma wyglądać świątynia. Słowo Boże mówi tak. Wskażę ci drogę i pokażę ci, dokąd masz iść. Bóg cię zbawił, napełnił cię swoim świętym duchem i mówi do ciebie dalej tak. Wskażę ci drogę i pokażę ci, jak masz iść. Tego ci nie powie żaden człowiek. Ja chcę to zdementować. Jeśli w twoim życiu ważniejszą sprawą jest konsultacja i rozmowa z drugim człowiekiem, a nie napieranie na Boga, a nie wchodzenie na swoją górę przemiany, to jest skazane na porażkę. To jest skazane na porażkę. Rozumiecie? Góra przemiany dla każdego z nas. Należy wchodzić na swoją górę przemienienia. Tam Bóg czeka na ciebie i On do ciebie mówi. Poprowadzę cię i wskażę ci drogę.
Ja spędzam czas z Bogiem. Od kiedy oddałam życie Jezusowi, to spędzanie czasu z Bogiem jest moim priorytetem. Rozumiecie? Dlatego mam tak, jak mam. Takie życie mam, bo takiego Boga znam. On do mnie powiedział: poprowadzę Cię i wskażę Ci drogę. To słowo, kiedy otrzymałam od Boga, to wiem, że ja się na nim nie zawiodę, bo powiedział je do mnie Jahwe, powiedział je do mnie Bóg, bo ja rezygnuję z tego, co się nazywa dzisiaj. Rezygnuję w ogóle z tej doczesności i ja spędzam czas z Bogiem. Poprowadzę Cię i wskażę Ci drogę. Duch Święty, największy strateg do Twojego życia. Duch Święty. Wiecie, że to jest dzisiaj wyświechtane jak szmata do podłogi. Duch Święty mi powiedział, to dlaczego tego nie robisz? To nie Duch Święty Ci powiedział, bo gdyby Ci to powiedział Duch Święty, to uwierz mi, to by było dla Ciebie ważne, to by się stało dla Ciebie priorytetem. Pod to wszystko podporządkowałbyś w ogóle całe swoje życie. Kiedy Duch Święty coś mówi, rozumiecie, o tym się nie da zapomnieć, bo to powiedział Duch Święty. Nie ma takiej opcji, że oddaliśmy życie Bogu i że my się rozbijemy o tak zwany mur doczesności. Nie ma takiej opcji, bo On powiedział: poprowadzę Cię i wskażę Ci drogę. Groziły mi lata więzienia za współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. I kiedy powiedziałam do Boga tak: nie mam pieniędzy na adwokata, a On do mnie powiedział tak: i ja jestem Twoim adwokatem. Gdzie ja to słyszę? Na osobności z moim Panem. Ja nie słyszę tego, wiecie, nie wiem gdzie. Ja to słyszę na osobności z moim Bogiem. Ja jestem Twoim adwokatem. Dostałam adwokata z urzędu. Ten adwokat, który przyszedł na sprawę, w cudzysłowie krzepał w nosie i w ogóle nie wiedział, o co chodzi. On się nie pyta, Pani jest świadkiem? Ja nie jestem oskarżona. Grożą mi lata więzienia i ciężkie pieniądze do zapłaty. Ale już wiem, że nie mogę w ogóle na niego liczyć. Wiem, że mogę liczyć tylko na mojego Boga, ponieważ On do mnie powiedział: pokażę Ci drogę, wskażę Ci drogę. Nie jesteś sama, nie jesteś sierotą. Ja jestem Twoim mecenasem, ja jestem Twoim adwokatem. Ja jestem w stanie wyprowadzić Cię z piekła. Rozumiesz? Nieważne, jaką bramę w Twoim życiu zbudował diabeł, co mówi słowo, i ja zbuduję kościół mój, i bramy piekielne go nie przemogą. Coś Wam powiem na temat bram. Bramy w Biblii oznaczają siedzibę autorytetu. W bramach miasta odbywał się handel, import i eksport towarów i usług. W bramach zasiadali starsi, zarządzając, osądzając oraz pobierając podatki i cła. Bez względu na to, jakie miejsce autorytetu dzisiaj wzbudził w Twoim życiu diabeł, kiedy słuchasz Boga i postępujesz według wzoru, nie może Cię pokonać. W imieniu Jezusa masz autorytet i wszelką władzę nad każdą diabelską bramą, nad wszelką siedzibą autorytetu, która została zbudowana w Twoim życiu. Rozumiecie, mieliśmy potworne długi. Potworne długi. Z pewnych długów wyszliśmy w taki sposób, że wtedy, kiedy Artur siedział w więzieniu, matka ciężko chorowała, modliłyśmy się, ogłaszałyśmy Boże Słowo. Powiedziałyśmy, że nie wycofamy się. Wierzyłyśmy o niego i o długi. My w domu, on w więzieniu. Rozumiecie? Z kościołem modliłyśmy się i wojowałyśmy. Tak? Że te długi nas nie przycisną. A tych długów było tyle, że my wiedzieliśmy, że musi wydarzyć się cud, ponieważ mieliśmy szczere serce, aby spłacać te rzeczy. I wiedzieliśmy, że jak się nie wydarzy cud, to do końca życia będziemy spłacali te długi. Wiele rzeczy spłaciliśmy z uwagi na pracę własnych rąk. Bo mieliśmy szczere serce do zadośćuczynienia. To, co było w naszej mocy, to, co mogliśmy zrobić, to spłaciliśmy. A reszta jest cud. Artur kładł ręce na monity. I wiecie, co się działo? Systemy w bankach padały. Okazało się, że znikały kredyty. O takim Bogu Wam mówię. Mówię Wam o Bogu mocy. O ponadnaturalnym Bogu. My jesteśmy nadnaturalnym tworem. Nadnaturalnym tworem. Nie ludźmi, którzy chodzą o własnych możliwościach, jako przeklinam. I Bóg będzie dzisiaj wzbudzał rzeczy nadnaturalne. Nadnaturalne. Nadnaturalne.
Rozumiecie? Nieważne jaką siedzibę autorytetu zbudował w twoim życiu diabeł, jest napisane, niech się podnoszą bramy prastare. W imieniu Jezusa masz moc i władasz nad diabłem. Jeśli naprawdę pozwolisz, nie w kit, ale naprawdę pozwolisz poprowadzić się Jezusowi, to zobaczysz realne zwycięstwo. Realne. Mówię wam z perspektywy osoby, która doświadcza realnego zwycięstwa. Realnego. Wiecie, dzisiaj wiecie, że Kościół jest tak silny, jak silna jest jednostka. Jak silna jest jednostka. Dlatego tak dużo mówimy na temat uświęcenia, na temat brania tak zwanej tej swojej duszy na warsztat, jakkolwiek to brzmi, czyli pracy nad sobą, na swoich ranach, nad swoim charakterem. Wiecie, potrzeba jest już bardzo duża, aby przyjąć to namaszczenie do budowy. Namaszczenie do budowy. Najsilniejsze namaszczenie, które było uwolnione w tym kościele, to było też namaszczenie, aby złamać jarzmo. Aby złamać jarzmo. To namaszczenie połamało nad wami jarzmo. Doświadczyliście zbawienia. Doświadczyliście tego, że Jezus autentycznie, byliście jeńcami i On was wyprowadził z waszych więzień. A dzisiaj jest zupełnie inny czas dla Kościoła. Dla nas. To jest czas do budowania. Bóg wyzwala to namaszczenie nad Kościołem. I tu w tej chwili kłania się bardzo silnie relacja z Bogiem. Relacja z Bogiem. Ona ma być number one w naszym życiu. Jezus Chrystus na pierwszym miejscu. Nie na czwartym, nie na piątym, nie na ósmym. Na pierwszym. Na pierwszym. Na pierwszym. Zabiegać o spotkanie z Nim. Rozumiecie? Wtedy, kiedy się z Nim spotyka, odbiera się strategię do swojego życia. Słyszy się wzór, którego nikt nie jest w stanie podważyć. Nie będą w stanie sprostać waszej mądrości ludzie, kiedy będziecie przebywać z Bogiem. Kiedy się z Bogiem nie przebywa, to się głupieje. Kiedyś pewien człowiek powiedział tak, jeśli ktoś się nie modli 3 miesiące, to ma nieodwracalne rzeczy w głowie. Rozumiecie? Nieprzebywanie z Bogiem równa się głupota. Równa się głupota. Bóg się staje jakiś taki, wiecie, Chrystus się staje nierealny. A ma być realnością naszą. Kiedy się nie czyta Słowa Bożego, to w ogóle Chrystus przestaje być realny. Chrystus przestaje być realny. Kiedy dary w postaci urzędów mogą wyposażać nasze życie, wtedy, kiedy ty na co dzień jesteś właściwie podłączony. I ja w ogóle nie podważam tutaj, że nie jesteście wypełnieni Duchem Świętym, bo ja w ogóle nie o tym mówię. Ponieważ wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i wypełnieni Duchem Świętym. Natomiast należy z tym Duchem Świętym mieć relację. On się chce w nas rozwijać. Kiedyś pamiętam, zadałam Bogu takie pytanie, mówię, Boże, jak chcesz się przeze mnie przejawiać? I powiedział do mnie tak, żebym mogła go zrozumieć. Rozumiecie? Bo w ogóle Bóg mówi do nas językiem zrozumiałym. Nie mówi do nas w zagadkach. Wiecie, nie mówi do nas w jakichś tam tajemnicach. On do nas mówi wprost. 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 I powiedział do mnie, chcę się przejawiać przez całą ciebie. Nawet przez ten najmniejszy paluszek. Tak chcę się przez ciebie przejawiać. Jak to jest możliwe? Możliwe jest to wtedy, kiedy będziesz mi się poddawała. Kiedy będziesz mi się poddawała. Mojżesz tam usłyszał głos jeszcze od Boga, który mówi, że mają zrobić wszystko tak, jak Bóg pokazał we wzorze. Jest wzór do wzrostu. Krzyż i krew. Jeżeli nie będziemy w praktyczny sposób korzystali z krwi i z krzyża, to inne rzeczy są nie do dokonania. Jeżeli dla nas wymiana krzyżowa będzie czymś, o czym my tylko i wyłącznie wiemy, ale nie żyjemy tą wymianą krzyżową, to inne rzeczy, przepraszam, są niedotykalne. One są niedotykalne. Wtedy właśnie przychodzą jakieś zamienniki, jakaś głupota. Krzyż ma się stać
centrum naszego życia. Wszystko z uwagi na krzyż. Krzyż rozkomplikował moje życie. I krzyż ma rozkomplikować życie każdego z was. Każdego z was. Cokolwiek pokomplikował diabeł, to krzyż ma taką konsystencję, że jest w stanie rozkomplikować to w twoim życiu. Wiecie, zobaczcie, jak często jest tak, że... Bo to trzeba się samemu przed sobą przyznać. Czy namaszczenie, które na przykład usłużyło mi w zeszłą niedzielę, czy ono coś we mnie zbudowało, czy czuję, że to jednak uciekło. Uciekło gdzieś. I znowu w niedzielę przychodzę w jakimś stopniu pobity. I znowu potrzebuję tak zwanego w ogóle... Znowu potrzebuję jakiegoś takiego, wiecie, czegoś, co już w ogóle powinienem w tym chodzić. Jeśli tak jest, to świadczy to o tym, że rzeczy uciekają, że na tych rzeczach się nie pracuje. Przebywanie z Bogiem to jest dla nas, dla ciebie i dla mnie. Zastanawiałam się na temat tych, wiecie, bram, bo różne diabelskie rzeczy są pobudowane w życiu. Ale pamiętaj, że w imieniu Jezusa. Ludzie tak mówią, a to tak wszystko ty w tym imieniu Jezusa, że to tak w tym Jezusie, tak dużo o tym Jezusie nie wiem. Bo tylko w Jezusie jest zbawienie, bo tylko w Nim jest pomoc. Nie ma innej drogi, nie ma innego ratunku. Wiecie, że w ogóle w różnych kościołach jest tak zwana kultura mówienia tak, aby nikt nic nie zrozumiał. To właśnie taka jest polityka. Powiedzmy tak, aby nikt nic nie wiedział. A u nas jest inaczej. Chcemy prawdziwych rzeczy, prawdziwego budowania. Ważny jest ten budulec, tak? W ogóle budulec jest. Tylko trzeba na nim zacząć budować. To jest bardzo ważne. Kiedy będziesz wchodził na swoją górę przemienienia, będziesz od Boga otrzymywał wzór, wzór, wzór. Tak? To jest bardzo ważne. Zobaczcie, Mojżesz dostaje wzór, jak zbudować przybytek, świątynię, tam, gdzie ma się w ogóle przechadzać Bóg. Ale macie ją zbudować wedle wzoru. Wedle wzoru. Ja ściśle trzymam się tego, co mówi do mnie Bóg. Kiedy na mojej sprawie karnej, pamiętam, że w ogóle jedna była taka sytuacja, że ten adwokat w ogóle się nie pojawił. Przeżywałam też wtedy, siedziałam na korytarzu, kurczę, w ogóle mówię, nie pojawił się, nie zadzwonił, nikt w ogóle nie przyjechał i znów Bóg przypomina mi słowa. Ale ja ci powiedziałem, ja jestem twoim adwokatem. Wtedy pamiętam też, że jako Kościół już razem też byliśmy. Modliliśmy się na wstawienniczej modlitwie o zmianę składu sędziowskiego, ponieważ miałam bardzo nieprzychylną sędzinę, która to chciała, żebym ja bezwzględnie tam jakiś wyrok odsiedziała. I pamiętam, że zmienił się skład sędziowski. I kiedy zobaczyłam tego sędziego, który wstał, spionował również mnie, bo zadał mi pytania, wiecie, ja usiadłam. Ja siedziałam normalnie, tak? I miałam nogę na nogę założoną, a on do mnie mówi, proszę wstać, jak się mówi do sądu. A ja w ogóle, wiecie, a w ogóle we mnie wstąpiło szczęście, bo ja w ogóle zrozumiałam, że to w ogóle sędzia z nieba przyszedł. W ogóle mówię, taki szapoń, tak jest, w ogóle będę słuchać. Rozumiecie? Bóg mnie wyprowadził. Bóg mnie wyprowadził. On mówi, przeprowadzę cię i wskażę ci drogę. Nie ma w ogóle takiej wody, która cię zaleje. Nie ma takiego piekła, które cię pochłonie. Bo Jezus na krzyżu Golgoty rozbroił diabła. Dlatego krzyż Golgoty rozkomplikowuje. Ale żeby ten krzyż stał się autentycznym miejscem w naszym życiu, należy obcować z Bogiem. Tak jak obcuje kobieta z mężczyzną, ta, która ma męża i wie, o co chodzi, to tak należy obcować z Bogiem. Z Bogiem należy być blisko, nosek do noska i brzuchu do brzuszka. Rozumiecie? Wszystko inne to jest skazane na niepowodzenie. Inaczej będziemy cały czas szukali rady u człowieka. Powiedz, powiedz, powiedz. Ja nie wiem. Ja ci mogę wskazać tylko zasadę. Idź na swoją górę przemienienia. Zasuwaj na górę. Co jest moją górą? Nie wiem, znajdź ją sobie. Ludzie robią różne dziwne rzeczy. To nie chodzi o to, żeby teraz sobie autentycznie jakiś kopiec znaleźć, wleźć na kopiec, rozumiecie? Bo ja w ogóle nie o tym mówię. W ogóle. Bo diabeł, no wiecie, on jest w ogóle kłamca i wynalazca złego. Ciągle wynajduje głupoty.
Jak ci przyjdzie teraz na myśl, że chcesz zrobić, prawie oczywiście zobaczę na łące jakieś kredowisko, w ogóle wejdę tam w te kredowisko i po prostu z tego kredowiska się będę modlić. To w ogóle nie o to chodzi. Ta góra przemienienia to jest w ogóle ten czas z Bogiem. Spędzaj z Nim czas, a odbierzesz od Niego wzór. Wzór. Wiecie, ja mam taki szacunek do Ducha Świętego. Jeśli ktoś do mnie mówi tak, Duch Święty mi powiedział, ja mówię. Ale jeśli ktoś za chwilę mi zadaje pytanie, jak myślisz? Ja mówię, aha. I nic ci Duch Święty nie powiedział. Albo w ogóle nie wierzysz w to. Bo wiecie, to jeszcze też trzeba w to uwierzyć. W to, co mówi Duch Święty, trzeba uwierzyć, ale chcę ci powiedzieć tak. Owce głos swojego pasterza znają i za innym nie pójdą. Czym więcej będziesz przebywał z Bogiem, tym bardziej będziesz nim nasiąkał. Namaszczenie, ta oliwa, która będzie płynęła z Chrystusa, ona będzie przenikała ciebie. Będziesz coraz bardziej nim przesiąknięty. Rozumiesz? Ludzie cię będą odczytywać jak Chrystusa. Będą cię wąchać jak Chrystusa. Już nie będzie zapachu cielaka, ale będzie zapach namaszczenia. Namaszczenia. Cielsko w ogóle pójdzie w odstawkę. Choć w jakimś stopniu silne, to stanie się w ogóle nieaktywne. Bo w ogóle, wiesz, bo tak naprawdę w ogóle umartwisz życie ciała. Umartwisz życie ciała. Co nam w tym pomaga? Przebywanie z Bogiem. My tego, słuchajcie ludzie, nie pominiemy. Nie pominiemy tego. Jeśli nam jest dla nas, dla ciebie i dla mnie, wpisane jest zwycięstwo, tak? A nie doświadczamy tego zwycięstwa, to tak jak Ankit tutaj wyszedł i powiedział, że zadał sobie pytanie, czy ma ranę, tak samo każdy musi zadać sobie to pytanie, Boże, o co chodzi w ogóle z moją relacją z Tobą? W tym się nie należy oszukiwać. Nie należy się w tym oszukiwać. Nie bój się też, że jak zrobisz tak zwane dwa kroki do tyłu, że w odpowiednim czasie nie wskoczysz na swoje tory, wskoczysz, ponieważ kiedy zostałeś zbawiony, to w ogóle zostałeś postawiony w jakimś miejscu. Kiedy zostałeś zbawiony, to zostałeś przez Boga postawiony w określonym miejscu. To jest kwestia rozpoznania tego miejsca. Przebywajcie z Bogiem. Niech to się stanie dla was priorytet. Przebywanie z Bogiem. Nie z drugim człowiekiem. Ja nie mówię, że to jest nieważne, ponieważ Bóg też mówi do nas przez innych ludzi, ale nie możemy tego zastąpić osobistą relacją z Bogiem. Nie można tego zastąpić. To przebywanie z Bogiem jest kluczowe w moim życiu. Ja tak mam, bo przebywam z Bogiem. Ja tak mam, bo ja napieram na Boga. Rozumiecie? Ja tak mam, bo ja napieram na Boga. On jest dla mnie najważniejszy. Wiecie, kiedy ja uwielbiam Boga, to dla mnie jest nieważne nic innego. Ja nie kontroluję Artura, co on chodzi, robi, rozumiesz? Bo dla mnie jest ważny czas uwielbienia. Ważne, aby z mojego serca popłynęło uwielbienie dla Jezusa. Kiedy się stoi tak i się kontroluje, a co tam teraz Artur chodzi i robi, to tak naprawdę ograbiamy się z namaszczenia, bo jesteśmy rozproszeni. To jest rozproszenie. Czym bardziej będziesz napierał na Boga i będziesz z Nim przebywał, zobaczysz w ogóle, co to znaczy w ogóle tak naprawdę, że Ty jesteś z Nim zjednoczony. Już nie będziesz wiedział, gdzie On się zaczyna, a gdzie Ty się kończysz. I na odwrót. Rozumiecie? Mnie to w ogóle mocno dotyka. Bardzo mnie to dotyka. Kościół to nadnaturalny twór. Nie ziemski, z tej ziemi. Bo Kościół to ludzie wywołani z ciemności. To ludzie, tak? Których Bóg zawołał po imieniu. Tak jak cię zbawił, tak cię poprowadzi i wskaże ci drogę. On cię poprowadzi i wskaże ci drogę. Postanów dzisiaj, że w imieniu Jezusa wystąpisz przeciwko wszelkiemu siedlisku diabelskiemu, które się umocowało w Twoim życiu. Ja wiem, że takie rzeczy jeszcze są. Ludzie mówią, ile tego jeszcze? Ja mówię, nie wiem. Często jakbyśmy wszystko zobaczyli naraz, byśmy zwariowali. Wiecie, cyklicznie widzimy, ponieważ nasza świadomość jest coraz większa. Świadomość jest coraz większa i cyklicznie widzimy rzeczy. Na tym poziomie, tak,
zobaczyłam tor. Schowek wyżej. Najpierw poziomie, aha, a tutaj ty siedzisz, szmatławcu. Wiecie, na każdym poziomie, z każdego poziomu musi być wyeliminowany diabeł. Ja nie mówię, że on nie będzie napierał, bo on będzie napierał, to taki jego zawód. Do końca tego, co nazywa się dzisiaj. Natomiast my nad nim panujemy. To nie diabeł panuje nad nami. To my panujemy nad diabłem. Bez względu na to, jakie miejsce autorytetu wzniósł w twoim życiu diabeł, kiedy słuchasz Boga i postępujesz według wzoru, nie może to cię pokonać. Nie może to cię pokonać. Nie może cię zniewolić jakaś relacja. Rozumiecie? Nie może cię zniewolić jakaś relacja. Nie mogą cię zniewalać twoje myśli. Nie możesz mieć cyrku w głowie, który powoduje, że nie jesteś zdolny, aby wejść na swoją górę przemienienia. My nad tym wszystkim panujemy, panujemy, panujemy. Nie ma takiej opcji, że jakaś bieda przyszła i ona się zagościła i ona w ogóle znalazła sobie jakieś specjalne miejsce, nie wiem, może na strychu. Wiecie, i teraz w ogóle ja tak naprawdę daję świadectwo, tak jakbym ze świata w ogóle był. Rozumiecie? Trzeba to wszystko porozwalać, porozwalać, porozwalać. Krzyż Golgoty. Z krzyżem Golgoty się idzie tak, cały czas. Krzyż towarzyszy nam do końca naszego życia. Z krzyża się nie złazi. Rozumiecie? Cały czas się niesie krzyż. Krzyżem się wali w każdą patologiczną dziedzinę swojego życia. Nic innego w ogóle, wiecie, no, musi być w ogóle gród wyczyszczony. Musi być w ogóle gród wyczyszczony. Dzisiaj już jesteśmy w zupełnie innym miejscu. W zupełnie innym miejscu. Ale to jest czas, że ta relacja z Bogiem, ja nie wiem, jak ona wyglądała do tej pory u was, ale w tej chwili ona musi się stać number one, ponieważ prawda ma to do siebie, że ona będzie dalej naciskała. Będziemy dalej mówić coraz większe prawdy. Rozumiecie? Za coraz większe odpowiedzialności też będziecie się brać. I kiedy tak naprawdę będą luki, tak? To w ogóle to jest porażka. Wchodź na górę przemienienia. Znajdź sobie swój czas. Ludzie też popadają w to, że zaraz wszystko opowiadają. Ja tu mam teraz taki czas. A ja wielokrotnie nie mówię pewnych rzeczy. Tak? Nie mów też wielokrotnie, ile pieniędzy dajesz na królestwo. Niech to w ogóle zatrzymaj pewne rzeczy dla siebie. Niech one będą dla ciebie intymne. Niech to będą intymne rzeczy dla ciebie i dla twojego Boga. Pewne rzeczy, które nie możesz zbudować Kościół, to buduj Kościół. Ale pewne rzeczy trzymaj tylko i wyłącznie dla siebie. To będzie w ogóle, wiecie, to w ogóle... Charakter będzie się w tobie w ogóle wyrabiał. Charakter Chrystusa. Niech nie wie lewica, co czyni prawica. Rozumiecie? Po co? To nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba. Nie trzeba. Mądrość. Mądrość. Mądrość wstępuje, kiedy się przebywa z Bogiem. Będziecie coraz mądrzejsi. Wiarygodność w waszym życiu będzie rosła. Poprzez co? Poprzez namaszczenie. To jest syn mój, umiłowany. Tego słuchajcie. To jest sługa mój, którego namaściłem swoim świętym duchem i jego słuchajcie. Rozumiecie? To przebywanie z Bogiem, to nie nakładanie rąk. To jest też dobre. I to jest jak gdyby wpisane w nasze życie. Ponieważ w Kościele są po to, aby wyposażyć świętych do dzieła usługiwania. Ale to nie jest priorytet, żeby nie robić nic w swoim życiu, nie mieć relacji z Bogiem, nie mieć swojej tak zwanej góry przemienienia, a chcieć, żeby tylko ręce były na nas nakładane. To nie działa. To nie działa. Wiecie, że w ogóle na mnie bardzo mało osób w życiu położyło ręce, ponieważ ja nie byłam z tych, którzy tak dali na siebie ręce nakładać. Ja tak nie dałam. Może też się dałam, nie wiem. Przebywajcie z Bogiem. Przebywaj z Bogiem. Kiedy będziesz przebywał z Bogiem, będzie to widoczne dla drugiego człowieka. Wiecie, że to jest widoczne? To jest widoczne. Wiara jest widoczna. Wierzysz? Masz.
przebywasz z Bogiem, masz. Świętość jest widoczna, odczuwalna. Namaszczenie jest realne. Wypowiadasz rzeczy i rzeczy się dzieją. Dzieją się, dzieją. Ludzie coś od ciebie chcą, a ty wiesz, że coś masz. Tylko w obecności Boga będzie pomnożone to, co masz. Biblia mówi, co masz, co masz. Jeśli wiesz, co masz, to do tego, co masz, będzie ci dodane. Ale gdzie? W obecności Boga. W obecności Boga. Rozumiecie? W obecności Boga. To On daje wzrost. To On daje wzrost. To On jest w ogóle najważniejszy. Rozumiecie? To w ogóle od Niego się rozchodzi. My jesteśmy naczyniami. Bądź dzisiaj naczyniem. On karmcarzem, a ty naczyniem. Daj mu się kształtować. Jeszcze dziś podejmij decyzję, że będziesz miał swoją górę przemienienia i powiedz w ogóle, tyś karmcarzem, a ja gliną w twoich rękach. Ulep mnie. Ulep mnie. Zbuduj mnie. Namaść mnie. Rozumiecie? Ten czas przebywania z Bogiem, to w ogóle dzisiaj to wszystko jest wyświechtane. Wszystko. Dzisiaj są teatry w kościołach. Ja często jak się przyglądam, co ludzie robią w kościołach, to to jest teatr. Teatr. Patrz na bufet i obserwuj gości. Teatr. U nas ma być inaczej. Inaczej. Nie chcę już się modlić, bo nie chcę tego robić, ale postanów, że będziesz przebywał ze swoim Bogiem i wystąp jeszcze dzisiaj przeciwko wszelkim miejscom autorytetu, które wzniósł diabeł w twoim życiu. Zapytaj o to Boga. Coś chcę wam powiedzieć. Jeśli się nie pyta, to się nie wie, a jak się zapyta, to na 100% ci Bóg odpowie. Nie ma Lena, nie przeszkadzaj ludziom. Przepraszam. Daj słuchać ludziom Słowa Bożego. Jeszcze dziś wystąp przeciwko wszelkiej, tak? Wszelkim miejscom autorytetu, które wzniósł diabeł w twoim życiu. I pamiętaj, że jesteś nadnaturalny i Bóg w nadnaturalny sposób chce do ciebie mówić. To dobry Bóg. To dobry Bóg. Nie zawężaj też tego spędzania czasu z Bogiem. Ja nie wiem, jak twój czas z Bogiem będzie wyglądał. Ale nie oddawaj mu tego, co najgorsze. Bo wiecie, chcemy rządzić standard. Chcemy od Boga same najlepsze rzeczy. Wiecie, jak jest? Ci, którzy przychodzicie na modlitwy. Ja w ogóle uwielbiam modlitwy. Wiecie, że szukamy też Boga. Czekamy na Boga. Szukamy Jego. Tak? Nie generujemy sami rzeczy. Najłatwiej to jest zakrzyczeć rzeczywistość. Jedź tam w pierogi. Szukać Boga trzeba. Szukać Boga. Kiedy przyglądam się życiu Jezusa, to ja nie widzę. Przynajmniej ja tego. Może ja nie czytam ze zrozumieniem, ale ja nie zobaczyłam takiej rzeczy, że on w podążaniu za Bogiem miał jakieś spięcia. W ogóle stanął, mówi: hej, tato, jakoś to źle wygląda. Wyślij mi tutaj rydwan. Wiecie, po prostu, no, mistrzostwo świata. Dzisiaj ludzie pytają, kiedy? Ja nie wiem, kiedy. Przebywaj z Bogiem, a będziesz wiedział, kiedy. Kiedy nastanie twój czas wejścia na scenę. Kiedy będziesz z Nim przebywał, będziesz wiedział. No Jezus jest w ogóle mistrz świata. No nie widziałam zdjęć takich u Niego. On i Ojciec, rozumiecie? On chodzi po ziemi i w ogóle mówi, no nie pójdę na życiu, w ogóle nie będę posłuszny Jezusowi, temu Józefowi. A Maria w ogóle, jak ona wygląda? No w życiu nie będę posłuszny do Niego, wiecie. Dzisiaj te rzeczy są w kościele. A co on mi może powiedzieć? Nie wiem. Wiecie, co ja robiłam w swoim życiu? Posłuszna nawet byłam tym, którzy nie mieli nic do powiedzenia do mojego życia. A wiecie dlaczego? Bo charakter Chrystusa się we mnie wyrabiał. Ja wielokrotnie byłam w takich sytuacjach, że mogłam jedną dziurką od nosa kogoś wciągnąć, ale Bóg do mnie mówi, ucz się, milcz teraz, milcz, słowa nie powiedz. Charakter Chrystusa będzie teraz w tobie rósł.
Pe ucz się, w ogóle ucz się, bo on się uczył. Ucz się, bo on się uczył. Popatrzcie sobie na życie Jezusa. On chodził na osobność, żeby przebywać z Bogiem, żeby przebywać ze swoim Ojcem. I nie miał tak zwanych spięć. Dzisiaj jest bardzo dużo spięć. W tym kabarecie się mówi, taki jest kabaret moralnego niepokoju, stoi dwóch meneli i policjanci ich tam przeszą, a oni mówią, za Tuska nie było takich spięć na linii rząd menele. Jezus nie miał spięć z Ojcem. On był posłuszny. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tylko w obecności Boga będziesz wiedział, co masz robić. Jeszcze raz powtarzam. Poprowadzę Cię i wskażę Ci drogę. Kiedy? No jeśli będziesz na mnie nakierowany. Jeśli będziesz na mnie nakierowany, to będziesz słyszał, co ja chcę powiedzieć do Ciebie. Do Ciebie, przez Ciebie. Już nie będziesz uderzał jak w próżnię, ale Twój cel, tak? I Twój strzał będzie wdychy. Wdychy. Amen. Teraz pamiętam, jak byliśmy w Izraelu teraz ostatnio i wjeżdżaliśmy samochodem na tą górę przemienienia. Bardzo długo wjeżdżaliśmy. Bardzo długo, bo to było bardzo wysoko. Jak się tam wjedzie na tą górę przemienienia, to się widzi w ogóle potężną panoramę. To bardzo wysoka góra. To nie jest mała. Ja tam sobie stałem i tak sobie myślałem, gdzie on tu wchodził. On tam miał pełno wszystkiego, mógł sobie iść w każde inne miejsce. I to w ogóle, to brzydkie jest miejsce. Brzydkie. Poszedłem tam sobie na skraj tej góry i zobaczyłem, że ona wcale nie jest urokliwa. Tam to nie jest urokliwe miejsce. Tam nie ma lasu pięknego czy czegoś, rozumiecie? I zrozumiałem, że on szukał obecności Ojca. To, że Duch Święty jest w tobie. Bo jest. I że masz z Nim możliwość relacji 24 godziny na dobę i że On mówi do ciebie przez cały czas. To w ogóle nie oznacza, że nie musisz szukać Jego obecności. Ominięcie adoracji. Ominięcie szukania Boga to jest błąd techniczny w życiu chrześcijanina, bo płytko funkcjonujemy i płytko myślimy. Płytko funkcjonujemy i płytko myślimy. I w pewnym momencie chrześcijanin to jest tylko taka postać, która myśli, że w życiu o to chodzi, żeby położyć na kogoś ręce i go uzdrowić, albo żeby iść i powiedzieć komuś o Jezusie raz na jakiś czas, albo ja nie wiem, w ogóle płytko myślą ludzie, płytko, płyciutko. A jak się ma coś robić głęboko, to oni otwierają oczy i mówią, ja nie wiem, o co chodzi tutaj wcale. Nie wiem, co to jest poświęcenie. A Jezus wchodził na góry, żeby się modlić. On tam wchodził, bo tam nikt więcej nie wchodzi. On wchodził w takie miejsca, że nikt więcej nie wchodził. Bo nikomu się nie chciało tam wchodzić. Rozumiecie? Chcę, żebyście to zrozumieli. Szukaj Boga. Ja nie wiem, jak Ty to sobie będziesz robił. Ale bez tego nie będziesz się pogłębiał i będą dla Ciebie te rzeczy niezrozumiałe. Działania, funkcjonowanie, to, co się dzieje wokół, to będzie dla Ciebie obce. Nie dostrzeżesz też bardzo poważnych sukcesów, które leżą wokół Ciebie. Wiecie, że wokół nas leżą sukcesy różne, tylko one są zakryte. Rozumiecie? Jakby są w innym wymiarze. My ich nie widzimy. One tu są. One są. Blisko. Bo on powiedział, moje jarzmo jest lekkie, czyli to jest w ogóle w zasięgu wszystko. W zasięgu. A tu musi być pogłębiająca się relacja do końca. Rozumiecie? Wiecie, jak teraz mamy nową ksywę,
na rynku chrześcijańskim w Polsce, że jesteśmy pod wpływem zwiedzenia ekskluzywizmu. Mówią teraz o nas w Polsce, że demony ekskluzywizmu, tak to mówią, one nas opanowują tutaj. Ja w ogóle, ja nie wiedziałem, że są demony ekskluzywizmu. Ale całe życie myślałem, że to dobrze być ekskluzywnym. Tak mi się zawsze wydawało. I dalej uważam, że w ogóle ekskluzywizm to krótko się tłumaczy jako prawda. O, ekskluzywizm to jest prawda. Prawda. Rozumiecie? Prawda. Ale ludzie, którzy nie chcą prawdy, bo widzą, że się za to płaci wielką cenę, bo trzeba wejść na górę przemienienia na przykład, to oni przyczepią ci łatki i powiedzą, to jest ekskluzywizm, bo oni tam każą być jakimś. A tu nikt nikomu nie każe być jakimś. Tu nikt nikomu nie każe być jakimś. Tu się po prostu mówi o sposobie sięgnięcia po sukces. Bo wszędzie się mówi o sukcesach, tylko się nie pokazuje drogi po ten sukces. Co z tego mnie, że ktoś mi powie, że Chrystus stał się ubogi, żebym jego bogactwem był ubogacony, jak ja mam na przykład 500 tysięcy dolarów długu. Co mi z tego? Tak? Jak ja pro ciebie miałem 500 tysięcy dolarów długu na przykład. To co mnie w ogóle z tego, że ja się dowiaduję, że wiesz, że taka, dobra, ten dług, no dobra, jest ten dług, jak ja bym złodziejem dalej, to ten dług on nie byłby taki straszny dla mnie. Okej? Okay? A tutaj się nawracam do Jezusa, ja już nie jestem złodziejem teraz. Ja już nie jestem złodziejem. A więc 500 tysięcy dolarów długu, tak? Dla kogoś, kto nie jest złodziejem, to się zaczyna robić problem. OK? I patrzysz na średnią krajową w naszym kraju i patrzysz na swoje naturalne możliwości, i koniec. To w ogóle nie dosyć, że tego się nie spłaci, a nawet jakby się chciało to spłacić, to się umrze, zanim się spłaci. Umrze się. Prawda? I co? I szukamy Boga. Szukamy Boga. Szukamy Boga. Co robimy? Kładziemy wszystko na szale, robimy co możemy, tak? Robimy co możemy. Co możemy. I kiedy my robimy co możemy i my szukamy Boga, to piorun wali na przykład w serwer komputera i wykazują się moje dane. Rozumiesz? I przepadło w ogóle. Na przykład. Na przykład umiera człowiek w dziwnych okolicznościach i 110 tysięcy dolarów zostaje wydarowane. Na przykład. Gdzie łącznik się kończy, wiesz. Nie ma w ogóle świadka. A facet zawalu gdzieś tam dostał po prostu raptem. Tak? A całkiem się nieźle miał. Nie. Żebyście zrozumieli coś, że w ogóle to góra przemienienia, to jest takie ważne, bo to jest takie ważne. Ja się popłakałem. Dlaczego? Bo to sedno mojego życia. To dzisiaj mówiła tata o czymś, co jest motorem mojego życia. To motor mojego życia jest. Mój motor. Ja nie mam innego motoru. Nie. Ja wszystko to, do czego się dokopałem w życiu, to się dokopałem przez to, że ja szukam Boga. To się do tego dokopałem.